Siemandero, witam w kolejnym odcinku z Magnesem. Jestem na mojej ulubionej miejscówce. Może jeszcze coś stąd wyjdzie, przekonamy się. Na chwilę obecną nie sądzę, aczkolwiek wszystko jest możliwe w tym miejscu. No i wpadł pierwszy fant, ale bardzo długo tutaj szukałem, żeby cokolwiek było, oprócz kapselków. Ale spójrzcie, kto tutaj jest, czekajcie, o. Przecież to jest sam Konrad. I właśnie pojedziemy sobie, pokieruje mnie na inną miejscówkę. Ta niech trochę odpocznie. A tamta podobno bardzo malownicza. Ale coś tu jeszcze. Coś tu jeszcze chyba. Teraz się przekonamy. Mamy pręcik piękny. Voilà. Idziemy po wale opatówki. Już zbliżamy się do tego zejścia. Bardzo ładne miejsce. Zobaczymy, co tam będzie. O, piękne miejsce. No, to chyba bobry dziabały to. Chociaż ciężko powiedzieć. Jest przejście na drugą stronę. Dzięki temu naturalny most. No dobra, to co? No to schodzę tam jakoś. A tutaj jeszcze w krzakach jest drugie drzewo. Mi Konrad pokazał, że piorun walnął. No i widać właśnie, widać, że upalone, w środku puste, no i takie przełamane, fajne. No i jestem już pod mostem, a właściwie pod naturalnym mostem, czyli kłodą. No i zobaczymy, co tutaj się chowa w tych czeluściach. Może coś komuś spadło z tej kłody? No i mamy pierwszy fancik, puszka, myślałem, że konserwa otworzona jest, ale zamknięta. W środku pewnie muł i kamyki. O, tutaj proszę Państwa będzie artefakt, ale plastikowy. Plastikowe wiaderko. Na pniota. W brzegu jest siatka, ale chyba do wyjęcia. Tak, udało się. Węgorz, węgorz! O, już parę gramów z umików pada. No, ciekawe tutaj miejsce. Jakaś opona od ciężarówki wielka. Ła! A tutaj obok jakaś sprężyna. Aha! O kurczę, to będzie chyba jakiś kolorek. Teraz sprawdzimy magnesem. Od wulkanizacji. Od sprężarki chyba. O, łapie się. Kurczę, szkoda. Szkoda, no ale. Ale zawsze coś, no. Taki kurczę wąż rzeczny. Wiesz, że cały zestaw też wrzucił. No. Proszę tak, magnes patrzę. O, jest fant. Tu na sprężynie. Wtyczka jakaś. Zaraz zobaczymy, tu są jakieś bicia. Jest jakiś tutaj. O kurczę, nie znam się na tym. Różne tutaj jakieś cyferki, literki, skróty. Ale mega fancik. I tutaj miedziuchy kawałek jest z tej strony też. O, i takie małe fanty. Proszę Państwa, patrzcie, co Konrad zauważył w wodzie. Krystalicznie czysta woda, więc widać wszystkie fanty. Spójrzcie na to. Ile miedziuchy. Jaki kabel. Ho, ho, ho. Proszę Państwa. Trzy żyły. No, będzie obierania. Pięknie. No, rozkręcamy się, bo już się martwiłem, no, że tu nic nie będzie. A tu na oko można fanty łapać. Tak. Butle. Co tu się dzieje? Myk. Pyk. Ktoś tu chyba pozyskiwał, no, miedziuchy z kabli. Coś to jeszcze jest. O kurde, a to co? Patrzcie, ile tego tutaj jest. Jeszcze kolejna jest przed tobą. Jeszcze jest jedna, wiem, bo żeś będzie się upuścił. O, to nie to. Jeszcze dalej. O, o. Jeszcze jedna, to nie ta. No. Czekajcie, bo już zabrakło mi rąk. A to jeszcze wychodzi. To jeszcze jedna. Czekajcie, tu jest, o, tu jest, o, patrzcie, o.
Ja nie mogę. Ile wtyczek? No tu też jest miedziucha jeszcze w środku, tylko trzeba rozkręcić, a komuś się nie chciało rozkręcać. Gdzieś tu jeszcze, o jest, jeszcze jedna. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? O, flaszka tym razem. To nie, ale tu coś widzę teraz znowu. O, o patrzcie. Od czajnika przykrywka. Ładna. Bardzo ładna. Kurde. Ej ludzie, ja tylko wkładam rękę i wyjmuję. Raz. Dwa. Trzy. Ale ktoś miał kabli. Wyobraź sobie, że te wszystkie kable. Ile tam miedziuchy było. No pewnie ktoś opalił, no. O, fu. Dobrze. O, następny. Wychodzą jak świeże bułeczki. Co to za miejscówka jest? No bardzo. Ale nie spodziewałbym się, że takie tu fanty będą wyskakiwały. No na razie tyle. Tutaj używamy tego wiadra złowionego. O, już jest pełne. Już jest pełne artefaktów. Patrzcie co tutaj na brzegu było. Róg! Jakiejś krowy chyba. Łe! Ale fancik. No i proszę Państwa, przeszedłem troszeczkę dalej i już wtyczki kolejne wychodzą. Jest tego zatrzęsienie. No, przy każdej tutaj jest jeszcze kawał miedziuchy, bo nie obcinali przy samym wejściu. No i w środku jest jeszcze miedziucha. Niektóre te wtyczki są metalowe. Nie wiem, czy to jest aluminium, czy nierdzewka, czy jakiś inny metal. Zaraz to sprawdzimy. Przyłożymy magnes. Natomiast... O, patrzcie, no ile tego tu jest? Co tu się działo? Zrzut wtyczek. Amelinium. No to super. Zaraz, gdzie ten magnes jest? Bo ja magnes odłożyłem, bo wszystko to idzie na oko. No ludzie, amelinium. No tu się złapało. Ale tu nie na przykład. Tu też nie. Jakaś nierdzewka chyba. To są te klipsy takie tutaj. O to. To jest nierdzewka. No musi to być chyba nierdzewka, skoro to jakaś jest zaślepka. Czy coś w tym stylu. Nie wiem. Ale jest tego coraz więcej. Trzeba iść po drugie wiadro. Trafiliśmy zrzut. Bo nie tylko tutaj. Nie tylko te wtyczki są, ale i puszki jakieś. Jakieś śmieci. Tutaj gdzieś but był jakiś. Już nie widzę, gdzieś wpadł do wody z powrotem. A, tutaj to białe, zobaczymy co to jest. Worek. To nie wtyczka kolejna, tylko worek. No. Dobrze. O, ja tu staję i prawdopodobnie chodzę po tych wtyczkach. Zaraz. Wygrzebiemy coś jeszcze. Trzeba iść tu bardziej w bok. Jest, kolejne dwie. Mniejsze. A tu co? Słój. Jest następna. Czy to się złapie na magnes? Nie łapie się. Aluminium. 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 Ktoś na miedziuchę się pokusił, tylko aluminium olał. Następne cztery sztuki. Niesamowite. Co tu się dzieje? No, proszę Państwa, tutaj dzieją się niesamowite rzeczy. Takiego mokasyna oczywiście na oko znalazłem. Kolejne trzy wtyczki. O, patrzcie, jak pięknie miedziuszka tu wychodzi. Będzie jeszcze trochę tego. Trzeba po prostu podłubać, porozkręcać to. Tu jest aluminium. Tu jest chyba nierdzewki kawałek. Jeszcze trochę się kolorów odzyska z tego. Przeszedłem jakieś 20 metrów, sprawdzić co tu się dalej jeszcze dzieje, bo oczywiście ciekawy byłem. Jest dużo syfu, dużo worków. Widzicie, wyspa śmieciowa się zrobiła z worków.
Jakaś buteleczka tutaj. O, jaka butla. Ho, ho, ho. Jakiś niezły trunek to był. Raczej nie trunek, chyba jakieś perfumy albo woda po goleniu. Ciężko powiedzieć. Butelka bardzo ładna. Chyba sobie ją zachowam. Natomiast tam dalej już jest taki muł, zresztą tutaj też, że ja już ledwo idę, więc wracam tam do tych wtyczek. Konrad pojechał po picie. Wszystkiego dobrego, Konrad. Jutro masz urodziny. Wszystkiego najlepszego ci życzę. Dopiero się dowiesz na filmie. O, tutaj jest też straszny muł. Ale takie piękne artefakty tu występują, jak opony od ciężarówek, niestety. Ta butelka fajna. Ja to wszystko po omacku tutaj wyjmuję z tej rzeki. Kolejne wtyczki różnej maści. Tu chyba jeden włącznik był stary. Poszukiwane są takie włączniki. Niestety nie ma tej gałki takiej do przekręcenia. Chociaż tu jest napisane MAN. To może od ciężarówki to coś jest. Myślałem, że to ten włącznik taki stary, bakelitowy. No ja sobie tak po prostu grzebię tutaj rękami. O, no i wychodzi, na żywo wyszło. Kolejne. Między tymi patykami, jakimiś butelkami. Trzeba uważać, żeby sobie ręki nie przeciąć. Kurczę, jest tego już tak dużo, że nie mam jak tego trzymać. Jest, następny. O, tym razem coś innego. Ale ktoś był leniwy. Nie chciało mu się tego rozkręcać. O, kolejna. Tutaj na razie na brzegu sobie położę. Ile tego tutaj jeszcze siedzi? Spójrzcie, jedna, druga. Ile tego tutaj jest? Można tego szukać. O, czekajcie. Kurczę, chyba miałem drucik miedziany. Ale gdzieś przepadł. W odmętach. W pieruńskich odmętach. Przepadł. O. Tutaj chyba z CPN-u jeszcze taka stara. Tak, CPN, tu jest znaczek jeszcze stary. Nieotwierany nawet. A nie, jest muł, dobra. Wypełniony mułem. O, aluminium. Kopalnia. Konrad wrócił, nie wierzy, ile tutaj tego jest na brzegu i w wiaderkach. A ja kolejne wyjmuję. O, tutaj to coś innego jest. O, jest mała wtyczka. Kolejne 4 sztuki. Patrzcie, następne. O, tu patrz, wystaje jeden. A, już myślałem, że aluminium. Mamy coś niebieskiego, może i kawałek garnka. Ciężko powiedzieć, bo taka blacha. Ale jest akcent niebieski. No i dobra, dzisiaj nazbieraliśmy. Kolejne tutaj już są, zaraz dołożymy. Zrobimy podsumowanie tam na pnioku, ile tego jest. Dzisiaj takie połowy ciekawe. Patrzcie, z tego wszystkiego tutaj miedziucha kable wystają. Jeszcze z tego będzie dobry odzysk. Elegancko. Proszę Państwa, już miałem nie szukać, ale jeszcze sobie tutaj gadamy przyjemnie z Konradem i tak se gadamy, a wtyczki wyskakują same z wody. No i wyskoczyło jeszcze ich kilka sztuk. Musimy iść tam. No proszę Państwa, z tego malowniczego miejsca chciałem zrobić podsumowanie. Z Konradem żeśmy tu porozkładali wszystkie te artefakty. Siatka, buteleczkę sobie wziąłem, tą pokrywkę, jakaś puszka, dwie konserwy. No i tych wtyczek, nie chce mi się tego liczyć. Sami zobaczcie, ile tego jest. I na końcu jeszcze od tej sprężarki i kabel też jeden. Pewnie mu wpadł przez przypadek.
jak obcinał te wtyczki. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Konrad jeszcze puszki tutaj zbiera z nasypu. No i super, jeszcze parę puszek pociętych pozbieramy. Aluminium to aluminium. A ja na bosaka. Znaczy w skarpetkach. Tutaj coś widzę. Co to jest? No. No patrzcie. Dwie puchy. Ty też masz puchę? Pucha. Rzuć mi. Dziękuję. No na tym zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze ciekawostka, już dojrzałem ją teraz dopiero na działce. Ta rura, którą złowiłem jako pierwszą, owinięta jest tutaj drutem miedzianym. I to kawał druta tego jest. Zaraz odwiążę i wam pokażę, ile wyszło. Tyle miedziuszki. Strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.